Jakie nacje najbardziej lubią Polaków? W których krajach Polacy są postrzegani jako porządni ludzie? No, w tych, do których nie emigruje nasza elita intelektualna bez podstawówki. A tak serio, najwięcej jest państw, w których o Polsce się niewiele wie, ale jak już się coś wie, to albo nas się kocha, albo nienawidzi. Dziś przedstawię wam 10 państw, w których raczej na nas patrzy się pozytywniej niż negatywnie. Grecja, kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Jest to kolebka kultury europejskiej i jedno z najważniejszych państw z punktu widzenia historycznego. Uważają nas, Grecy, za naród bardzo pracowity i oszczędny, a przy okazji czysty, czego nie można powiedzieć o ich sąsiadach ze wschodu. Co ciekawe, dobry obraz Polaka utrwalił się w trakcie zimnej wojny. To właśnie wtedy wybuchła w Grecji wojna domowa, którą wygrali alianci, zaś komuniści byli prześladowani. To wtedy 13 tysięcy uchodźców zostało przyjętych przez nasz kraj. Bardzo dużo ludności greckiej krzyżowało się z Polakami, stąd wielu Polaków ma korzenie greckie, jak i wielu Greków ma korzenie polskie. W temacie Grecji, jeśli chodzi o moje doświadczenia, to zauważyłem, że od razu po języku są w stanie poznać, że jesteśmy Polako i że mówimy po słowiańsku. Dla nich czeski, słowacki, polski to jedno i to samo, także jak dostaniecie menu po czesku w Grecji, to się nie dziwcie. To oni się bardziej zdziwią, że jak to jesteś z Polski i słowiańskiego nie znasz. Efektem wcześniej wspomnianej emigracji Greków jest obecność wielu stowarzyszeń przyjaźni polsko-greckiej. Są one obecne w Gdyni, Warszawie, Wrocławiu czy Zgorzelcu. W tym ostatnim organizuje się przecież nawet festiwal piosenki greckiej. Turcja, państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie ze stolicą w Ankarze. Wschodni sąsiad Grecji. Otóż narody polski i turecki naprawdę wiele łączy i zapewne każdy Turek wie coś więcej o Polsce niż to, że jesteśmy w Europie. Przede wszystkim trzeba zacząć od pierwszego rozbioru Polski. Były tylko dwa państwa na świecie, które go nie uznały. Była to Szwajcaria, która miała wywalone na wszelkie wojny, i właśnie Turcja. Legenda głosi, że w czasie rozbiorów na dworze sułtana stało puste krzesło czekające na polskiego ambasadora, a przy corocznych prezydencjach dyplomatów dworzanie powtarzali zawsze: poseł Lechistanu jeszcze nie przybył. Ciekawostką było przechowywanie kluczy do polskiej ambasady w skarbcu sułtańskim. Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku klucze te sułtan przekazał Polakom. Nawet Adam Mickiewicz napisał: w czasach, kiedy żadne z państw nie sprzeciwiło się uciskowi Polski przez wrogich sąsiadów, jedynymi naszymi przyjaciółmi byli Turcy. Darzymy Turków przyjaźnią jako ten naród, który nie ugiął się przed naszymi wrogami i nie zaakceptował rozbiorów Polski. Włochy, państwo położone w Europie Południowej na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem Unii Europejskiej oraz wielu innych organizacji. Sympatię Włochów do Polski można dostrzec już w trakcie II wojny światowej, kiedy Mussolini odmówił ataku na nasz kraj. Włosi twierdzą, że dużo pijemy, ale na nasz dobry obraz miał wpływ biskup Rzymu, Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II. Ponadto Włosi kojarzą rzecz jasna Lecha Wałęsę i choć w Polsce nie cieszy się dobrą opinią, to za granicą jest bardziej symbolem obalenia komunizmu niż postacią medialną czy polityczną. Ciekawą rzeczą jest podejście Włochów do Polek. Otóż panuje przekonanie, że z polskimi dziewczynami najłatwiej o erotyczne przygody. Powstała nawet komedia Zabawa jest cudowna, w której dwóch Włochów udaje się do Polski, żeby łatwo zaliczyć, że tak powiem. Taki Eurotrip lat 80. Kurde, wiecie jak jest, Polski są traktowane przez ciemniejsze nacje, jak w Polsce się traktuje Ukrainki. Przyjeżdża taki Włoch, Arab czy Hindus, znajduje przygłupią blondyneczkę, you beautiful, I love you, a ta och, ach, nie zdąży się obejrzeć, a już z dwoma dzieciakami została sama, a on z obywatelstwem dalej sobie poluje na mieście. I chyba głupota naszych blondynkowych klubowiczek to jedyne, czego możemy się wstydzić. Rosja. Tutaj zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że Rosjanie nie lubią Polaków, gdyż ci obalili komunizm. Inni twierdzą, że dla Rosjan ponad polityką jest kultura słowiańska i za to szanują Polskę. Po ostatnich Mistrzostwach Świata pojawiło się wiele głosów, że Polacy byli bardzo dobrze przyjmowani przez Rosjan i ci potrafili zaczepić naszych rodaków i mówić, że nie patrzą na politykę i jesteśmy braćmi krwi. Dodatkowo główna linia nienawiści jest niestety podsycana przez polskich narodowców, gdyż nawet po sytuacji, w której spłonął obiekt przy ambasadzie Rosji, rosyjscy narodowcy wystosowali pismo do polskich nacjonalistów,
że trzeba zakopać topór wojenny i mamy wiele więcej wspólnego niż się mówi. Polscy narodowcy jednak odrzucili ofertę przyjaźni. Gruzja. Skąd kontakt Gruzinów i Polaków? Otóż Polacy syłani na Syberię za wszelką cenę próbowali przedostać się do Gruzji, która była zarazem nazywana Ciepłą Syberią. Po jakimś czasie zżywali się z Gruzinami, bo łączy nas wspólna historia. Oni, podobnie jak my, stawiali czoła muzułmańskim najeźdźcom. Później znaleźli się pod butem Moskwy i próbowano ich rusyfikować. Na tym podobieństwa pomiędzy oba narodami się nie kończą. W Gruzji do dzisiaj mówi się, co wioska to książę. Ludzie z tytułami szlacheckimi, tak samo jak w Polsce, stanowili wyjątkowo wysoki odsetek społeczeństwa. I podobnie jak u nas, większość zowej szlachty zaściankowej na co dzień klepała biedę. Adam Mickiewicz uważał w ogóle, że oba narody są spokrewnione. Wierzył w mit o kaukaskim pochodzeniu polskiej szlachty. Iran, perskie państwo, które stało się dla nas ostoją spokoju. Na początek przytoczę ciekawostkę. Polska po persku to Lachestan. Zaś słowo Lach oznacza pan, więc Lachestan w dosłownym tłumaczeniu to państwo panów. Co więc wspólnego mają Irańczycy z Polakami? Otóż w trakcie II wojny światowej to właśnie oni przyjęli polskich uchodźców. To tam znajduje się polski cmentarz i tam jest wiele rodzin pochodzenia polskiego. Żeby było ciekawiej, Irańczycy bardzo lubią Polaków i kochają Krzysztofa Kieślowskiego. Poruszane w jego filmach tematy są bardzo bliskie Irańczykom, podobnie jak stworzone przez Kieślowskiego postacie, w których wielu Irańczyków odnajduje samych siebie. W 2014 roku odsłonięto tablicę wdzięczności narodowi irańskiemu za pomoc Polakom z armii generała Andersa deportowanym ze Związku Radzieckiego. Umieszczono ją na skwerze przy ogrodzie Krasińskich w Warszawie, w pobliżu pomnika upamiętniającego bohaterów bitwy o Monte Cassino, którzy zresztą przybyli tam m.in. z Iranu. Japonia. O tym chyba wie każdy z was. Japończycy lubią polską kulturę, która dla nich wydaje się bardzo egzotyczna. A czemu Polska, nie inny kraj słowiański? Otóż mamy Chopina. Dla nich to jest idol i zasłuchani są w jego dzieła. Choć kanon muzyczny europejski bardzo różni się od azjatyckiego, to o dziwo właśnie ten muzyk tak bardzo przypadł im do gustu. Także wielu Japończyków dociera do Polski, aby zaznać polskiej egzotyki, a przy okazji zobaczyć ojczyznę Chopina. Meksyk. No właśnie, państwo pozornie bardzo niebezpieczne dla białego człowieka, gdyż każdego białego Meksykanie odbierają jako gringo ze Stanów Zjednoczonych, imperialistycznego złodzieja, który chce zniszczyć ich kulturę. Jest jednak jedno ale. Postać wyjątkowo uwielbiana przez Meksykanów to papież Jan Paweł II. Mówił o nim nawet nasz papież, w związku z tym, że to właśnie tam bardzo intensywnie działał Polak. Podczas każdej z pielgrzymek papież mówił głośno, że Meksykanie są przede wszystkim katolikami, a Meksyk jest krajem katolickim. To podobało się zwykłym ludziom, a rozwścieczało ateistyczny rząd. Ponoć Meksykanie są bardzo zdystansowani, póki nie usłyszą, że ktoś pochodzi z Polski. Wtedy zaczynają mówić o Papa Mexicano, czyli o Janie Pawle II. Była nawet sytuacja, w której mafia porwała polskiego urzędnika dla okupu. Kiedy jednak dowiedzieli się, że ten nie jest Amerykaninem, lecz Polakiem, natychmiast go wypuścili, przepraszając za całą sprawę. Przy okazji w Meksyku bardzo sławny jest Grzegorz Lato, który przecież grał w Atlantę Meksyk. Argentyna, kolejne amerykańskie państwo, w którym uwielbia się Polaków do tego stopnia, że 8 czerwca obchodzi się święto państwowe nazywane Dzień Polskiego Osadnika. Jest to ustanowiony w 1995 roku dzień upamiętniający przybycie pierwszych Polaków do Argentyny na początku czerwca 1897 roku. Z tej okazji w Buenos Aires pod aspicjami Ambasady Polskiej oraz Związku Polaków odbywa się tydzień imprez kulturalnych poświęconych Polsce i Polakom. Z czego wynika tak głęboki szacunek do Polaków? Pojedynczy Polacy przybywali na tereny obecnej Argentyny już w pierwszej połowie XIX wieku. To właśnie w połowie XIX wieku zaczynają pojawiać się pierwsze polskie nazwiska, które następnie wielokrotnie przekręcane i zaadaptowane do fonetyki języka hiszpańskiego przetrwały do dzisiaj, nawet w rodzinach, które nie pamiętają swoich polskich korzeni. Wielu polskich bohaterów jest wspominanych do dziś w Argentynie. Prawdopodobnie pierwszymi Polakami na ziemi argentyńskiej byli uczestnicy wojen napoleońskich,
którzy w Ameryce włączyli się w walki wyzwoleńcze. Żołnierze polscy walczyli też w wojnie Argentyny z Paragwajem. Powstańcy styczniowi, którzy znaleźli się w Argentynie, utworzyli w 1890 roku Towarzystwo Polskie, pierwszą polonijną organizację w Ameryce Łacińskiej. Skutkiem wydarzeń II wojny światowej była kolejna fala emigracyjna, licząca około 200 tysięcy osób, głównie byłych żołnierzy sił alianckich. Węgry, stosunki między oboma państwami sięgają średniowiecza. Od długiego czasu państwa te łączy bliska przyjaźń. Węgry utrzymują ambasadę w Warszawie, konsulat generalny w Krakowie i 3 konsulaty honorowe w Łodzi, Poznaniu i w Bydgoszczy. Polska ma ambasadę w Budapeszcie. Oba państwa są pełnoprawnymi członkami m.in. NATO i Unii Europejskiej. Węgierscy politolodzy i politycy często używają terminu ekspres Warszawa, który odnosi się do faktu, że zmiany w polityce Węgier są często poprzedzane przez podobne wydarzenia w Polsce. 12 marca 2007 roku Parlament Węgier uznał dzień 23 marca dniem przyjaźni polsko-węgierskiej. Za było 324 posłów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwko. 4 dni później analogiczną uchwałę podjął przez aklamację polski Sejm. Tradycyjna przyjaźń węgiersko-polska jest ciągle żywa. Wzajemne wyrazy sympatii odwołujące się do historycznej przyjaźni obu narodów okazują obecni politycy Polski i Węgier. Na przykład podczas uroczystego obiadu na cześć prezydenta Węgier, Pála Schmidta, prezydent Polski Bronisław Komorowski powiedział: mało jest w historii przykładów tak długiego, bezkonfliktowego współistnienia dwóch narodów. Prezydent Węgier zaś w swoim przemówieniu stwierdził natomiast, że przyjaźń polsko-węgierska jest wieczna. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie w komentarzu znać, o czym chcielibyście następną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Cześć!